W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak właśnie wszystko spada, co mówiłem wczoraj i teraz wielka panika, przecież to jest normalne, wbiegamy pod górkę, męczymy się, schodzimy niżej, także przejdziemy przez jeszcze parę ciekawszych innych wiadomości na temat złota i nowego asetu, jaki będzie tradowany, diamentów. Tak, dokładnie, a pokażemy już teraz, że Kawasaki ZX Ninja Turbo R wchodzi na coraz wyższe obroty. Jeszcze mamy zielone, ale to jest wczoraj. I później spadamy i pokażemy, jak złoto nie jest dobrym wyjściem, jeśli chodzi o transport spoza granicami. Więc jeżeli Was to interesuje, to zapraszam na odcinek. Cześć, nazywam się Maciek, tu są dziwne dźwięki, trochę będzie ich dzisiaj i zapraszam na odcinek. Wszystko, co powiem, będzie tylko i wyłącznie moim zdaniem, więc nie powinno być brane pod uwagę, jeżeli ładujecie tam swoją kasę. Swoją kasę ładujcie za poradą jakiegoś doradcy inwestycyjnego, więc zaczynamy. Dzisiaj pomówimy trochę o srebrze i o złocie też, ale na początek pokażemy Bitcoina, więc Bitcoin. Weźmy sobie na dniówkę. Zaczął tutaj troszeczkę nam spadać. Wydaje mi się, że ten ruch będzie w kierunku właśnie tego gapu tutaj na właśnie 9800. Zobaczcie. O, na ten gap tutaj, który idziemy w dół, więc w tej chwili wszyscy tutaj zaczynają panikować, ale no ja na przykład trzymam mojego Bitcoina, czy te rzeczy w Bitcoinie, więc nie ma tutaj co za bardzo się rozczulać. To chciałem pokazać tutaj, to market cap. Zobaczcie, market cap spada cały, więc jest to wiadomość taka, że kapitał nie przepływa z Bitcoina, okej, z BTC na alty, okej, i z powrotem, tylko jest wypłacany do USDT albo do innej stablecoin. Więc ludzie wycofują się do fiatu albo do USDT, okej. Jeżeli USDT jest brany tutaj pod uwagę w tym total market cap, a chyba jest, to raczej wycofują się do fiat. Także tak to teraz wygląda. Jednak giełdy SPX, giełda, jest całkiem jeszcze ok. Tutaj mały spadek, wiadomo, zobaczcie, są tutaj korekty coraz. Nie panikowałbym zbytnio. Dopiero aż zejdziemy do tej linii supportu, jaka była tu ostatnio, na 3230 lub na 3174, albo tutaj przy 11%. Jeżeli zejdziemy przy 11%, no to radzę bronić się i rozważać właśnie postawienie gdzieś stop lossu i wyjście na przykład do USDT albo do czegoś innego, bo być może mamy właśnie kolejny kryzys. Może o tym właśnie mówił Cezary Graf z tych właśnie tutaj wyliczeń, ale na razie zobaczcie, wygląda to jak normalna korekta. Tutaj mamy co prawda zawrócenie cyklu na dniówce, tutaj było takie przedłużenie, tutaj był ostatni był spadek, widzicie, taki duży, więc ten spadek może też być tutaj, zobaczcie, o proszę bardzo, 7% i byśmy spadli wtedy no, gdzieś mniej więcej na ten support tutaj. Czyli byłby to taki zdrowy retest i Fed znowu drukowałby pieniądze jak papier toaletowy i wszystko pewnie wróciłoby na jakiś czas do poziomu. Wydaje mi się, że właśnie tutaj widzicie ten all time high, dlatego jest to taki pullback. Dow Jones podobnie, chociaż nie jest aż taki znaczny. Tu może być retest. Russell też podobnie. No mamy co prawda odbicie, ale tutaj nawet nie mamy tego poziomu zbytnio, no w sumie zaraz zobaczymy, no w sumie mamy tutaj poziom, jest to odbicie od tego supportu, zobaczcie, tutaj był touch, tutaj jest touch, tu no nie ma, tu jest seria touchy, tu powiedzmy, że jest taka strefa, no i w tej chwili mamy takie odbicie, więc na razie bym jeszcze nie panikował, jeżeli straty na giełdzie przerosną 9% normalnie, wtedy dopiero będzie można coś tutaj panikować. Dominacja Bitcoina Zaczęła troszeczkę tutaj konsolidować, ale mamy zielone słupki, więc rośnie, więc tak jakby ludzie przygotowywali się na wejście właśnie do Bitcoina, czyli może czekają,
aż spadnie właśnie na ten CME tutaj gap, a później powertuje do góry. Pamiętajcie, że dużo jest kupna tutaj, jeśli chodzi o instytucje, więc no raczej nie wiem, czy bilet na 6000 będzie tutaj prawidłowy. No, oczywiście jest wszystko możliwe, ale no i zobaczcie tutaj, band zaczyna spadać. Mamy tutaj, no AGI jedynie poszło do góry, czyli Singularity Net. Akurat tutaj nie dawałem na AGI setupu, ale coś musiało być, jakiś news pewnie o DeFi i AGI poszło 124% do góry. Inne. Zobaczcie, Ambrosius Network spada. Anchor już oddaje. Poszedł od setupu, który tutaj dałem w tym miejscu, na taki odcinek, to był 3 odcinki czemu, 4, śpiący gigant. Poszedł o 200% do góry. ADRD, wszystko spadło. Co tu mamy? Atom też do dołu, ale nie tak silnie. Zobaczcie, widzisz, te monety jakościowe nie spadają tak silnie. Tutaj mamy jeszcze Band. Band, no ja obstawiam, że spadnie do takiej strefy właśnie 8 tutaj 500, więc powinno być ok. Seller tutaj myślałem, że będzie szedł właśnie takim bokiem, ale wiadomość o DeFi poszła tutaj właśnie bardzo, bardzo dobra i poszło tutaj całkiem nieźle. Momencik. Dobra, już wracam. Koti też spada. Wszystko w tej chwili, zobaczcie, morze czerwoności, więc no nie ma za bardzo tutaj, no SPX jedynie jeszcze pokazuje coś. To pewnie już ostatnie jego tutaj przekazanie. Gdzieś ten kapitał musiał iść. No i w tej chwili SPX, już tutaj taka zbiera się charakterystyczny taki top rounding i też ciekawe, czy nie będzie leciał. Zobaczymy, jak ten cykl spadnie do dołu i czy nie wrócimy. No, musimy mieć trochę właśnie przerwy. Zen, także to są te monety, które po prostu idą, w kapitał w nie idzie, żeby podpompować i żeby was złapać na tutaj pułapkę. Zobaczcie, Zen tutaj w godzinówce. Podpompowo, tu wszyscy się załadowali i ciach, spadło. Więc tak jak mówiłem, spokojnie, wszystko spada. Co prawda jeszcze nawet licznik nie opadł. Mamy grid na 84, to jest chyba rekord, jeśli chodzi o takie wejście. Tak, to jest rekord na razie, a w maksie jeszcze byliśmy bardziej chciwi. To było gdzieś w 2019 roku. O tej samej porze, tylko w 2019 roku mniej więcej. Także tutaj byliśmy na 92. A tu idziemy do góry, więc jeszcze może coś tutaj pójdzie. Niektóre właśnie te kryptobańki jeszcze wystrzelą. Tu Justina nowy ten projekt. Więc już te wzrosty tutaj są nadal na zielono. Ale zobaczcie, już nie było tutaj 250, tylko jest 180. Zylika też do dołu. I już wszystkie zaczynają powoli opadać i zaczynają włączać się czerwone światełka. Widzicie? Więc tak to wygląda. Ale przejdźmy sobie jeszcze tutaj. Jeszcze szybko czas ustawię. Momencik. Przejdźmy sobie tutaj do... No, wtedy się wyrabiam, także odcinki są takie w miarę niezłe. Przejdźmy sobie tutaj do metali, bo złoto, tak jak wczoraj mówiłem, że chciałbym tutaj spadek do właśnie tej tutaj 1922 lub tej dolnej granicy 1807, ok? Jeszcze mówiłem tutaj o tym progu 1981, także na razie zatrzymaliśmy się tutaj na tym spadku. Myślę, że jeszcze mamy dużo miejsca i spadlibyśmy na 1800, co by było bardzo zdrowe i można by było wtedy załadować kieszenie, podobnie ze srebrem. Srebro, myślę, że wartość srebra ja przynajmniej chciałbym zobaczyć w tym tutaj rejonie. O! Taki value zone, czyli mniej więcej 22-20. Także zobaczymy, czy się to wszystko uda. Tym samym gold, silver, zobaczcie, idzie do góry. Jak sobie tutaj zobaczymy na wykres, tu podawałem, że mniej więcej jesteśmy tutaj. Zobaczcie, teraz mielibyśmy parę tygodni takiego wzrostu, czyli cena srebra by spadała, żeby się odsapnąć, a potem znowu spadki na tym ratio i tym samym srebro szłoby do góry, więc zobaczymy, czy będzie srebro uzupełniało swoją energię. A teraz, a jeszcze ktoś prosił o waluty jeszcze, żebym szybko przejrzał. To będę robił tylko na tygodniówce. Więc w tej chwili frank, no, ma takie tutaj spadki. Jeżeli będzie tutaj breakout, to będzie wyłamanie do góry i będzie to mniej więcej na granicy, podejrzewam, 4,40, jeśli chodzi o franka. Euro, podobnie, zobaczcie, ten sam układ, korona jedynie będzie inna,
Korona ma wyłamanie do góry, jest to już typowa taka formacja zakręcająca, taki rounding, zobaczcie. Korona jest walutą oddzielną, nie jest w koszyku USD, jest sam tak jak PLN i bardzo sobie dobrze radzi. Prawdopodobnie polski złoty też będzie sobie dobrze radził do dolara, tutaj akurat jest korona do PLN-u, korona do euro tak samo, korona dolara pewnie tak samo, nie, korona dolara już pokazuje te wyłamanie, więc korona do euro prawdopodobnie poleci tym samym tokiem, zobaczcie, już jest bardzo dużo energii. Funt do PLN-u, no niestety funt tak sobie radzi do PLN, to jest tygodniówka, pamiętajcie, że to jest tygodniówka, no dobra, to przełączę na dniówkę, więc mamy tutaj taką, powiedzmy, trendlinię. I teraz pytanie jest jedno, czy będziemy retestować tą tutaj trendlinię, bo mamy dosyć tutaj takiego supportu, czy po prostu przetestujemy tą dolną i będziemy się wspinać po tej. To jest taki tutaj właśnie pytanie za dosyć sporo. Podobnie funt do dolara, też funt wygrywa, zobaczcie. I te wyłamanie powyżej 1.31 będzie dobre. Tutaj właściwie wyłamanie powyżej 1.34, bo to jest taki duży wolumen, będzie skutkowało tym, że jest ten rounding znowu, zobaczcie. Właśnie tutaj, 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 tutaj i pewnie tutaj powstanie. No i widzę, że funt będzie szedł do góry, czyli dolar będzie nadal się osłabiał, czyli będzie jeszcze więcej drukowania, jeszcze więcej kupowania. Dolar do PLN-u, no dolar do PLN-u ma tutaj tą krzywą, widzicie, wzrostu. Jeszcze nie wydostał się z tego free fall, z tego spadku, więc być może znowu odbijemy się od tej wartości i spadniemy na 3,60 albo na 3,50. Także tak, chociaż pod takim kątem jest coraz większe wyłamanie do góry. Zobaczcie tutaj. Taki kąt i wyłamanie. Taki kąt i wyłamanie. Taki stromy kąt i wyłamanie do góry. Widzicie? Taki stromy i wyłamanie do góry. Więc tak to właśnie wygląda. Dolar do euro, no bardzo słaby, a DXY. DXY nadal spada, ale też pod takim kątem, że być może będzie się wyłamywał do góry. Zobaczymy, może wtedy coś się zmieni, nie wiem, na tym. DAX 30 niemiecki tutaj musi pokonać tą barierę 13 tysięcy, bez niej nie ma sensu pchać się dalej, po prostu na razie nie ma sensu. Może będzie retestował o tutaj tą wartość, czyli coś jak 12 553. Dobra, przejdźmy teraz do złota. Zobaczcie, jak złoto dobrze stoi z SP500. Zobaczcie, tutaj mamy, o, zobaczcie, to jest takie ratio gold to SP500, ok? SP500, czyli SPX, największych 500 firm. Zobaczcie, tutaj był dobry moment w 2000, żeby kupować. To jest ratio, stosunek do złota, do właśnie giełdy. No i w tej chwili zobaczcie, ktoś mówi, że na przykład już jest koniec kupowania złota, że złoto jest na all time high, że już w ogóle o rany, nie? Spójrzcie, złoto dopiero retestuje ten trójkąt tutaj. Zobaczcie, jaka tutaj ogromna konsolidacja była. I zobaczcie, możemy zobaczyć znowu ten charakterystyczny rounding bottom. I ono tak będzie wychodziło. Więc to jeszcze nie jest koniec dla złota. Złoto dopiero retestuje tutaj tę wartość. Okay? I pokazuje, że na kolejne lata, bo to jest w latach, powiedzmy sobie, złoto spadało tyle, według teorii Ganta, spadek będzie równy wyprostowaniu, więc mamy 376 tygodni i prawdopodobnie tyle samo będziemy mieć wzrostu. O, mniej więcej wzrost złota skończy się coś w około 2027. I to by odpowiadało, powiedzmy, tym wyjściom tutaj, gdzie mieliśmy, no patrzcie, prawie podobne, 425, prawie podobne i potem to już hamowało. Więc mówimy tutaj o bardzo dużym kryzysie, który nadchodzi i kiepskim stanie gospodarki. Widzicie? To jest stosunek właśnie. Na tych stosunkach ratio bardzo dużo można się dowiedzieć. Więc tak jak zebrałem takie wiadomości tutaj, zobaczcie, cały czas jest dodrukowywane. Wszystkie centralne banki drukują po prostu mnóstwo rzeczy, ok? Pełno, patrzcie, każdy się prześciga. Fed 6,9 tryliona, ECB 7,3, jeszcze więcej od Fedu. Także
w trylionach, widzicie? Więc Fed nie do końca prowadzi w tym, nie? Bank of Japan, no oni tam już kupują cały czas. Każdy właśnie, takie małe słowa, bo wiele słyszę nawet od ludzi, których ja słucham i takich znanych ludzi, powiedzmy, z polskiego tutaj na przykład podwórka, którzy mają duży autorytet i właśnie mówią, że oni testowali to wszystko, te kupna, na właśnie Bank of Japan, że tam jest wszystkie te, wiecie, asety, wszystko skupione przez bank, że oni już dawno mają kryzys i w ogóle, i że to będzie teraz tutaj propagowane tak, jak jest w Europie. Ale powiem wam, że to jest gówno tłumaczenie. Nie wiem, to tak jakby porównywać, nie wiem, restaurację jakąś dobrą, jak jest fajny rynek, i porównywać jakiś kibel, jak jest przepieprzone. Zobaczcie, gospodarka Japonii świetnie sobie radziła z tym kupowaniem, ale zobaczcie, że gospodarka całego świata szła do góry cały czas. Pompowane wszystko było, więc oni mieli gdzie zbywać to wszystko, gdzie to wszystko szło, ten handel. Ale w tej chwili jest bida tu i bida tu. Więc gdzie te towary pójdą? Tym bardziej, że ludzie nie pracują. Ludzie teraz mają, są tego, zaczynają chorować na nową chorobę. Pierdolę. Nie robię. Okej? Okay? Pierdolę nie robię. Po co, jak ktoś ma pracować, zobaczcie, cały tydzień i ma dostawać 380 euro, tak jak tutaj na przykład, a za granty dostanie 350 euro. To przecież nie opłaca się robić. I tym sposobem, zobaczcie, tworzą nam takie tutaj więzienie. To potem na koniec o tym opowiem. Mieć tak właśnie tym. Zobaczcie, tutaj centralne banki. Zobaczcie, wszyscy razem. Zobaczcie, jaka poszła krzywa tutaj, tylko tutaj w tym. W czerwcu. Zobaczcie, jak długo. Zobaczcie, od 21 do 26. Zobaczcie, tylko w jednym miesiącu. Tylko w jednym miesiącu. To pokazuje, że jeżeli ty i ja pracujemy za te pieniądze, a ktoś drukuje ich trylion, to po jaki chuj nam te pieniądze? I dlatego tutaj wchodzimy właśnie w Bitcoina. Zobaczcie, to jest roczne zestawienie. Każda świeca to rok. Co nam się tutaj tworzy na Bitcoinie? Patrzcie. Charakterystyczna wymiana. Odbicie młotkowe już na samym końcu. I zobaczcie. Czyli raz, dwa, trzy, nie poszliśmy w dół, i trzy, jest bardzo duże wyłamanie do góry. Pamiętajcie, że to jest roczna, więc spójrzcie, tutaj od 10 dolarów poszliśmy na 1000. Zobaczcie, ile procent. Tu od 1000 na 10 tysięcy, dziesięciokrotność. Więc tutaj też może być dziesięciokrotność i pójdziemy na 100 tysięcy, jeśli chodzi o tego. Tak jak pokazuje to stock to flow ratio model. Nową rzeczą, jaką tutaj wchodzi właśnie w tej chwili, to są diamenty. Diament będzie takim instrumentem finansowym, że będzie do tradowania. Już są sztabki diamentowe, że można je kupić. Oczywiście każdy diament różni się od siebie, jednak pod względem wartości oni by zrobili tak, że mają równe wartości jako jednostki. Tak zwany hard asset, czyli że coś to do przetrzymania, jak złoto czy srebro. Gdyż złoto jest w tej chwili właśnie niby, ma już rynek 7 trylionów i jest po prostu dosyć takie drogie jednak na inwestorów, a diamenty, nigdy nie było o nich mowy. To były bardziej kupowane przez retail i przez inne właśnie rzeczy. Ostatni lód, już dzisiaj dwa miałeś. I ten, przez retail. Przez ulicę, znaczy z ulicy, tylko bogatych biznesmenów. Wiadomo, ulica, nikt nie kupi diamentu. Ale instytucje nie kupowały go jeszcze. Rozumiecie? Nie kupowały go, więc w tej chwili robią się pierwsze takie giełdy diamentowe i prawdopodobnie ten rynek zostanie, jest szacowany na około 1,2 miliarda dolarów, a biliona dolarów, a 180 miliardów dolarów jest taka wczesna kapitalizacja tego rynku. I zobaczcie, jest od 10 lat, zobaczcie, od 10 lat tutaj, on 14, no tutaj mniej więcej 13, to prawie od 10 lat, jest na samym dole. Jest na samym dole, widzicie? I też można zobaczyć, że jest ten bottoming tutaj i kto wie, czy diamenty nie zaczną też zabierać częściowo rynku złota oraz srebra. Chociaż w to wątpię, bo to pokaże jeden temat, który teraz się tutaj kroi. I każdy będzie miał właśnie możliwość kupno takich diamentów. Nie wiem, czy będą też mniejsze sztabki, ale zaczyna się właśnie takie coś tutaj tworzyć. Także zobaczymy, zobaczcie. Zresztą patrzcie, jaki był wpływ tutaj kryzysu do GDP. Zobaczcie, gospodarka nie jest w stanie utrzymać się więcej jak 4 tygodnie, jak miesiąc na spadku. Widzicie?
znaczy finanse, że nie mogą oni tutaj dłużej tego robić. Zobaczcie tutaj, jak długo była na dole. W tej chwili ta gospodarka nie może, muszą drukować na potęgę i spadek, drukować na potęgę, drukować. Tylko na takim dopingu. Nie jest w stanie, jak tylko spada, miejsca pracy są tracone i już jest, zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w tak napompowanym society, w takim społeczeństwie, że ludzie wiedzą we wszystko. Jeżeli, nie wiem, sprzedasz mu kraba z kombinerkami, to powiedzą, że to jest jakiś, nie wiem, robot kuchenny. Rozumiecie? Tak po prostu ludzie wierzą w tej chwili w kredyty. Kredyt, kredyt, kredyt. Jeżeli kupujesz sobie samochód i płacisz raty przez 10 lat na niego, to pamiętaj, że ten samochód kupisz w przyszłości, bo tutaj dopiero skończy się twoja rzecz. A tu wszystko będziemy sobie radzić. Pół biedy, jak ktoś kupi sobie jeden samochód, coś tam jeszcze, ale ludzie biorą tak o, dom, samochód, ok, TV, coś tam, wycieczka, cycki, ok, coś tam, odchudzanie, nie wiem, nowy ja, coś tam jeszcze, ja plus, nie wiem, pięć rąk i coś, i później to wszystko leci dalej, więc mamy ogromny tutaj basen kredytowy, że jak tylko po prostu ktoś zrobi małą dziurę, to jest dupa. A najgorsze jest to, że ci ludzie się przyzwyczajają o tym mentalnie. To jest właśnie problem. To jest problem, że potem mamy takie właśnie głupie społeczeństwo. Kredytowe. Kredytowe. Wszystko można brać, ale z umiarem. Nawet koks. Tak jak biorą to na przykład sportowcy. Ale jak ktoś przydobrzy, no to wtedy jest bida. I zobaczcie. Hongkong, w Hongkongu ludzie wyciągają kasę, ponieważ boją się, bo wiadomo, Hongkong już odchodzi od Wielkiej Brytanii z tego paktu i Chiny go przejmą już całkowicie, więc będzie pod władaniem po prostu prawa chińskiego i tam myślą, że Chiny zaczną po prostu konfiskować wszystko. Więc ludzie zabierają te złoto i będzie problem, bo jeżeli będą opuszczać granice, to złoto skonfiskują im. Nie możesz sobie przewieźć złota od tak. No, tylko można oczywiście do wartości tam, nie wiem, 5 czy tam 10 tysięcy euro czy tam dolarów, można przewozić, ale jeżeli jesteś biznesmenem i masz, nie wiem, odłożone powiedzmy 500 albo 2-3 miliony dolarów, bo takie kasy się obraca normalnie w Hongkongu, jak masz jakiś biznes, no to co załadujesz? Cały pakunek, plecak, sztabek, to cię skonfiskują. I dlatego tutaj przychodzi nasz Bitcoin. Nasz Bitcoin. On jest pompowany, ponieważ krypto ładujesz na swój telefon, o, tutaj i idziesz z telefonem. Do widzenia. Tu jest przejście graniczne. Ok. Tutaj pan w czapce sprawdza. Hej ty. Patrzy. A ty sobie idziesz. I masz to w dupie. I przechodzisz. I do widzenia. I potem wypłacisz to w jakimś państwie. Zapłacisz podatek lub zależy co tam w jakim państwie będziesz. I do widzenia. I tyle cię mogą złapać. To właśnie o to chodzi. To właśnie jest krypto. I nikt wtedy nie zabroni ci tego przejścia. Także teraz dopiero wraca właśnie taki jakby taka mentalność do krypto. No i tutaj oczywiście teraz Bitcoin poszedł do góry, więc już zaczynają się takie predykcje, że Bitcoin właśnie będzie... ludzie będą wracać, to właśnie, że jak Bitcoin przekroczy 12 tysięcy, to starzy inwestorzy są wracać tutaj, instytucje i w ogóle. I dużo tutaj pomaga też właśnie Trump z tym swoim dodatkiem. Ludzie nie odkładają tego pieniądza, nie wydają w rynku, tylko właśnie ten stimulus pakiet cały czas ładują w krypto. Nie wierzą oni po prostu w tego pieniądza. I tak jak mówiłem, płynność, znaczy wiara w pieniądza, czyli fiat, okej, fiat właśnie upada, a jak upadnie, to fiat nie będzie tutaj żadnym przedstawicielem. I dlatego Bitcoin może kosztować wtedy milion dolarów, tylko na co wam milion dolarów? To tak samo jakbyście cieszyli się, że macie 4 tryliardy, czy tam, nie wiem, 40 tryliardów dolarów Zimbabwe. Załadować całą taczkę i do widzenia. Tylko po co wam to? Dlatego moja taktyka jest granie do Bitcoina cały czas, i bo trzymam tego Bitcoina. Jeżeli Bitcoin teraz spadnie, ja nadal go trzymam. Nie mam zamiaru go sprzedawać, bo wiem, że ten Bitcoin pójdzie do góry. Jeżeli nie pójdzie do góry, trudno, pomyliłem się, moja strata. Ja ryzykuję pieniędzmi, które mogę po prostu przegrać. Ale nie zamierzam, bo jeżeli będzie szybkie odbicie Bitcoina, to na co mi z tego fiata? Na co mi w ogóle te dolary? Jak każdy drukuje te dolary? Pamiętajcie, że po co mam wychodzić do waluty, która no, jest śmieciowa. Jest śmieciowe. Ja myślę długofalowo. Jeżeli ktoś z biznesmenów chowa swoje pieniądze w złoto i to złoto, powiedzmy, rusza się od 2000 do 1800, on ma to w dupie.
bo on nie patrzy na to w przeciągu, powiedzmy, 3 miesięcy, tylko on patrzy w przeciągu, powiedzmy, nie wiem, 7-10 lat. A teraz jest dobry moment właśnie na takie coś, bo jest na dole. Mimo już osiągnęło już all time high, to widzieliście stosunek SP500, okay, do złota, że to jest dopiero higher high, to jest dopiero początek tego wzrostu. Widzicie? Więc jak ktoś wam wlepia kit, że jest za późno na złoto, że już koniec, że już... Bo zawsze skorzystacie z tego ratio. Pamiętajcie, rynek finansowy jest do dupy. I proszę bardzo, zaczyna się. Żółte, jakie obostrzenia obowiązują w żółtych i czerwonych strefach? No i mamy. Mamy społeczeństwo wychowane na kredycie, mamy dziurawe szkoły, nie uczące niczego, mamy dzieci, które zabijane jest kreatywność i mamy system oceniania ich jakimiś tam, nie wiem, stopniami, które dają się po prostu do niczego. Co ci ludzie umieją? Umieją tylko żyć w systemie, o, w tym systemie. I teraz ten system nakłada na nas więzienia, zamyka miasta, okay? Trzyma nas za mordy, każe nam zakrywać twarze, bo to jest zakrycie twarzy. Teraz mówię na to maski, ale wcześniej było zakrycie twarzy w papierach jakichś rządowych, tam w tych, co tam, tych super reformach, czy tam proinspekcje, jak tam się w Polsce nazywa te spek, jakieś ustawy, tam nie wiem co jest, mówi się o nakryciu twarzy, face covering. Więc jeżeli, bo jakby to było maskowe, to te maski musiałyby mieć certyfikaty. Ta maska nie ma certyfikatu. Tak samo jak i ten śmietnik, też nie ma certyfikatu. Ta, widać, że jest N chyba 95, może mieć certyfikat, ale to są śmieciowe maski. To są śmieciowe maski. Ludzie chodzą w takich właśnie kondonach i to jest tylko świadczy o tym, że są dopuszczone. To znaczy, że one nie mają chronić nas przed wirusem, tylko mają chronić nas, żebyśmy nie porozumieli się z tą osobą. Ani z tą. Ograniczyć mówienie. Czyli to nic się nie różni od tego, jakby po prostu było, o, byśmy mieli tutaj burkę. O. I tyle. A z tego kolesia możemy zrobić tutaj sułtana i też będzie pięknie. O. Widzicie? O, ładnie tutaj. I tyle. I o to właśnie chodzi, żeby zamknąć nam te twarze. I teraz zobaczcie, mamy lockdown, mamy ludzi, którzy nie mówią, mamy ludzi, którzy ufają systemowi, przecież ludzie się pozabijają z te maski, jak kogoś zobaczą na ulicy bez maski, prawda? I mamy te społeczeństwo, które jest w latach, w filmach z lat 80., że jest po prostu korporacja, okay? Małe biznesy padną, będą tylko duże korporacje i ci ludzie będą musieli pracować za nic w tych korporacjach. I te filmy z lat 80. właśnie to ukazują. Do tego właśnie to doprowadzi. Żeby będą tylko i wyłącznie bogaci, okej, i biedni. Smutne to jest, ale no właśnie takie coś jest. Jeżeli oczywiście nie będzie w pośrodku rebeli. Czyli ludzi, którzy myślą i jeszcze coś tam robią. Do rebelii coraz więcej ludzi będzie przystępowało z tej biedoty, która z tej medium pójdzie po prostu w bidę. Ci ludzie tutaj, co będą w tych korporacjach, nie będą nic mówić. Im po prostu będzie tylko zależeć, żeby tam się utrzymali. I wtedy będzie tak jak na tych filmach. Ja taki scenariusz właśnie widzę tutaj. Do tego właśnie to zakrawa. No i tym samym, zobaczcie, jak sobie radzić z tym, bo to jest wartość tego odcinka. Program antykryzysowy. Pamiętajcie, że istnieje dla was szansa, żeby nie pracować dla tych korporacji, bo te korporacje też będą musiały z czegoś żyć. Więc najlepiej, jakbyście uczyli się już jakichś nowych rzeczy online'owych, nie wiem, dostaw, jakichś animacji, jakichś wyszukiwań, jakichś social content media, dawajcie swoje fotki na Instagramie, reklamujcie się, nie wiem, idźcie na siłownię albo w domu ćwiczcie i dawajcie też fotki, piszcie jakieś rzeczy. Takie rzeczy ludzie będą oglądać. Teraz ludzie nie chodzą po ulicach, tylko będą patrzeć w swoje smartfoniki, telewizory, wideo, znaczy już Blu-raye, PlayStation, ok, tutaj z padami, więc możecie się tego uchować. Zobaczcie na innych, co mają po 5, 50, 100 tysięcy followersów. Już wtedy mogą zarabiać jakieś pieniądze, już wtedy jest coś innego. Możecie to zrobić, potem macie swoje zainteresowania, potem możecie iść do góry. To bardzo prosto jest zacząć. Wklejać po prostu swoje fotki. Siedzisz przed telefonem, pierdzielnij samojebkę i już będzie od razu lepiej. Także to tyle w tym odcinku powiem. Na dzień dzisiejszy o tych różnych uniswapach i innych rzeczach powiem, bo są to bardzo dobre okazje, ryzykowne, ale bardzo dobre i jest to taki typowy przykład, że tak jak kiedyś ktoś kupił bitcoina za powiedzmy $100 i dorobił się powiedzmy kilkudziesięciu tysięcy bardzo szybko, tak teraz dzięki DeFi i dzięki tym gemsom jest to możliwe, dlatego jeszcze raz mówię wam, że macie Telegram,
i macie jakby możliwość właśnie nie wiem, przystąpienia do tego całego community, co tutaj mamy. Plus macie na moim kanale macie tutaj jeszcze w dzisiejszym odcinku tutaj macie jeszcze serię filmików Szybki Start oraz poradnik, tu jest właśnie playlista, poradnik, macie linki do Telegrama w opisie i możecie tutaj jechać. Dodatkowo z giełda OKX dawam bonusy, jak skorzystacie z mojego linku i zatankujecie trochę normalnych pieniędzy, ale na giełdzie OKX możecie tradować paper trading, więc to idealne miejsce, żeby spróbować, jak zrobić to za darmo, a później interfejs jest całkiem, więc można normalnie tradować. Ja zaczynałem z giełdy, z brokera, który miał spread, czyli wartość kupna i sprzedaży, że można było ciężarówkę wsadzić i nic tam nie można było grać. To był typowy naliczacz pieniędzy, czyli takie, nie wiem, popularni brokerzy, którzy reklamują się powiedzmy na YouTube albo na przykład w telewizji. To są właśnie ci brokerzy, którzy mają właśnie takie zestawienie. Tam się nie traduje, tam może tylko Forex, nic więcej. Także to tyle w tym odcinku. Żegnam się z Wami i pamiętajcie, nie wpadajcie w FOMO, a uczcie się nowych rzeczy.